Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami. Moim oraz Państwa gościem dzisiaj jest kapitan Mashido, który zaprasza Was na pokład krążownika francuskiego 10 poziomu. Jest to krążownik Henry IV. Kapitan zatapia 3 okręty, zdobywa bardzo dużą ilość odznaczeń oraz medali i moi drodzy, robi piękny damage w wysokości 275 530. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie mamy okręty w testach. Za niedługo będziecie mogli nabyć do swoich portów i co najważniejsze, robię powtórki Waszych bitew. Usiądźcie sobie wygodnie, moi drodzy, a ja Was serdecznie zapraszam do pooglądania tej naprawdę przepięknej bitwy. No i zobaczcie, już w tym momencie namierza tutaj naszego krążownika, już były 3, nawet teraz są 2 okręty. Zobaczymy, jaki to będzie skutek. Zobaczcie, kapitan tutaj gra taktycznie, przód, tył, przód, tył. Nie boi się teraz płynąć do tyłu. Zobaczcie, i teraz mamy tutaj Satsumę. Jest salwa pocisków w kierunku tej Satsumy. Przed chwilą dostaje obrażenie 6000. I poszła tam salwa również jeszcze raz do niego. Jest Klausewicz, no i Slava, która w tym momencie znika za wyspą. No i czy ta Slava dostanie? No, jest podpalona, zobaczcie. Kapitan tutaj ładnie sobie pogrywa, nie boi się tych pancerników. Zobaczcie, jak on tutaj taktycznie to wszystko rozgrywa, przód, tył, przód, tył. I tutaj kapitanowie z drużyny przeciwnej, no, nie mogą tutaj troszeczkę zakumać, jak ten kapitan płynie. Zobaczcie, myślą, że on płynie do przodu, on płynie do tyłu, kiedy on już płynie do przodu, oni biją do tyłu i tak ich tutaj robi w bambuko. No chyba, że teraz tutaj to wejdą pociski i nasz okręt obijany jest pocisków burząco podpalających od Klausewica i jeszcze mamy Satsumę. Jest i Slava, jest tam podpalenie, no i kapitan próbuje tutaj się troszeczkę schować. Mamy niszczyciela z drużyny czerwonych, to bardzo jest zadziorny, dobry niszczyciel Delarna i ona jest tutaj bardzo, bardzo groźnym niszczycielem, które dostaje w tej chwili jedną salwę, drugą salwę. Jest i podpalenie, zobaczcie, i po tej salwie powinniśmy pożegnać, tak jest, jest pożegnanie tegoż niszczyciela, pierwsza krew. I kapitan ma na koncie tutaj 92 518. Jest tam jeszcze również Shimakaze, no i uciekające te, zobaczcie, okręty. Tam Satsuma delikatnie płynie do przodu i już zostaje znowu podpalona. Satsuma nie wie, kto do niej bije. Kapitan na naszym krążowniku jest w tym momencie wyświecony. Podejrzewam, że to Klausewicz go tutaj wyświecił. Dostaje tam jakieś obrażenia. Niemiecki krążownik. No i teraz zobaczcie. Zobaczymy, czy uda się tutaj zatopić tego krążownika. I teraz pociski przeciwpancerne. Niemiecki krążownik pokazuje swoją burtę. Dostaje tam dość ładne obrażenia. Pięknie tutaj kapitan na naszym krążowniku Henry IV żongluje tymi pociskami, raz przeciwpancerne, raz burząco podpalające. No naprawdę bardzo ładnie tutaj to wszystko wygląda. Jest coraz bliżej niemiecki krążownik, on w tej chwili jest 8 km, bardzo blisko. No i poszła salwa z przeciwpancernych. Jest trafienie. No i myślę, że za chwilę ten krążownik zejdzie na dno. W
Tak jest, jest drugie zatopienie. Bardzo ładnie. Mamy tutaj Satsumę, mamy jeszcze Plawę. No i gdzieś w oddali stoi Yamato. Kapitan w tej chwili ma już 141 268 damage. No i teraz skupia się tutaj właśnie na tym pancerniku Satsuma. Jeszcze myślę, że tutaj będzie chyba Shimakaze. To ona chyba w tym momencie wyświeca naszego krążownika. No i jest salwa w kierunku Satsumy. No i w tym momencie trzeba będzie ją tutaj podpalić. Czy to się uda po tej salwie? No niestety się nie udało. Ale bardzo ładnie tutaj... Oj, teraz tutaj dostaje bardzo duże obrażenia. Nasz krążownik, idą torpedy, trzeba tutaj kręcić, aby się nie wyłożyć na tych torpedach. No i kapitanowi udaje się tutaj ominąć te torpedy. No i następna wiązka torped kręci. Miejmy nadzieję, że uda się tutaj kapitanowi znowu zrobić unik od torped. Bardzo ładnie to wyszło i salwa do Satsumy. Satsuma ucieka, próbuje tutaj strzelać do naszego krążownika. Kapitan na naszym krążowniku kręci to w lewo, to w prawo, to w lewo, to w prawo. Zobaczcie. I na Satsumie niestety kapitan nie jest w stanie tutaj wycelować w naszego Henry'ego IV. Jest ponownie tutaj Satsuma. Jest Satsuma. Zobaczcie, no i teraz kurczę, tutaj Satsuma jest 13 km. Płynie, odpływa właściwie od naszego krążownika. No i teraz zobaczmy, czy uda się trafić Satsumę. Jest trafiony. Następna salwa. Już to kapitan odważnie pogrywa sobie, zobaczcie. Tak, jest 4000. No! Było groźnie. Te pociski naprawdę mogły tutaj zrobić krzywdę naszemu kapitanowi. No i teraz mamy naszego Henry'ego IV podpalonego. Kapitan się ugasił. No i słyszeliśmy właśnie, Yamato zlikwidował naszą Wenecję. Jest i tutaj zwiastun tragedii. Odznaczenie dla kapitana na naszym krążowniku. Jest coś tam, jakieś wykrycie, no ale zobaczmy, co tutaj jest. Zobaczcie, ale tutaj tych okrętów się znalazło. Jest Goliat, jest tam Slava, jest Yamato, zobaczcie. Drugie Yamato, koło 22 km i mamy duży kaliber. Teraz Goliat kontra Henry IV. Zobaczcie, tutaj troszeczkę kapitan był zablokowany przez tonący okręt, który właśnie idzie na dno. Ładnie tu, ładnie kapitan zagrywa, zobaczcie. Jest tam Goliat podpalony. Jest również podpalony Yamato. Demacz wciąż, słuchajcie, rośnie. Popatrzcie, kapitan płynie na jedną, drugą prędkość. Jedna, druga, jedna, czwarta. Jedna, druga, jedna, czwarta. Zobaczcie. Ładnie tutaj pogrywa. Bardzo ładnie kapitan pogrywa na tym krążowniku Henryk. Zobaczcie,
No i teraz może się uda znowu trafić i podpalić. Jest, tak jest, zobaczcie, jest podpalony. 6000, chociaż nasz krążownik już tutaj ma więcej straconego HP. Nie ma już naprawki, pokazuje Goliat. Bok dostaje tam cytadelę. Dwa trafienia w cytadelę i jest zatopienie. No naprawdę pięknie kapitan zagrywa. Także dzięki serdeczne za podesłanie tej przepięknej bitwy, kapitanie. Naprawdę ładnie.